Zadaniem układu kierowniczego jest umożliwienie kierowcy kontrolowania kierunku ruchu pojazdu przez odpowiednie ustawienie kół kierowanych. Dzieje się to za pośrednictwem kierownicy, kolumny kierowniczej przekazującej obroty kierownicy do przekładni kierowniczej, która dzięki odpowiedniemu przełożeniu zwielokrotnia siłę przyłożoną do kierownicy oraz mechanizmu zwrotnicy przekazującego przemieszczenia elementów przekładni na zwrotnicę kół. Rozwiązanie układu kierowniczego zależy od konstrukcji samochodu, w szczególności od rodzaju układu napędowego, zawieszenia oraz przeznaczenia pojazdu. Podczas pokonywania zakrętów na wąskiej, krętej drodze układ kierowniczy musi umożliwiać szybkie, ale jednocześnie łagodne i płynne zmiany kierunku ruchu pojazdu. Obecnie znajdują zastosowanie głównie dwa typy układów kierowniczych z przekładnią zębatkową lub kółkowo-śrubową.